Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Nowy materiał. Ej, i by the way, powiadomienia, nie powiadomienia, tylko tutaj jest. Znajomi, czy są nowe prośby o dodanie? Jeśli tak, to teraz was zaakceptuję, bo przedtem ich było naprawdę... O, są, 26. Czekajcie, bo tu internet w tej playce to tak czasem nie domaga i jakby trzeba poczekać, aż to się załaduje. Głupie to jest, tak naprawdę. Ale... Okej, okay, pyk, jeśli się widzicie tutaj, to możecie napisać w komentarzu, że byłem, widziałem, zobaczyłem, jestem tu i tyle. Tylko akceptację muszę przeklepnąć. Pyk. No patrzcie, naprawdę, i mimo tego, że internet naprawdę sprawdzałem i jest ładny, to aktualizuje to w ten sposób. Ja nie wiem, jak on te dane ściąga, że tak powoli to działa. Wszystkie sprzed godziny, ale fajnie. Dobra, chyba że zaakceptuję was potem, żeby nie przeciągać początku tego odcinka. Proszę bardzo, jeszcze kolejne, tyle ile tam ściągnęło. No i dobra, to resztę potem. No i patrzcie, na przykład tutaj się to gubi. Wytłumaczycie mi to w jakiś logiczny sposób? Wrócimy do tego za chwilkę. Planty. I teraz, bo strasznie narzekałem na to w poprzednim odcinku, jeśli widzieliście, tam grałem ten Garden Warfare, czy ten operacje ogrodowe i strasznie brakowało po prostu pakietu, tak? Pomocny pakiet, taki pakiet sługusów na tej zasadzie. Żeby coś było, co mogę dawać do doniczek. Aha, pojedynczo. A taki? To tu będę miał kilka sztuk. A nie, tu nie jest pakiet sługusów, tylko tu jest takie coś. A taki duży pakiet sługusów? Pakiet wiosennego, pakiet super śniadaniowy mózga. Aha, czyli pakiet sługusów jest na tej zasadzie, że wydaje 2,5 koła i dostaje tylko parę sztuk tego. Okej, okay, mogę się na to zgodzić. Nie będę jakby z tym wrzeszczał. Co tu mają? Podejrzewam, że ratusz, czas do rozpoczęcia, tam jest wszystko zamknięte. Dobra, tego nie chcę. Wiosenny obłęd, kapitalny kwiecień kontratakuje. Marzec, kwiecień. Co tu będzie? Wciel się w losową postać w wydarzeniu supermieszanym tego tygodnia i daj się ponieść emocjom podczas walki w stanie nieważkości. Od 5 do 9 kwietnia jest to do zrobienia. Którego kwietnia mamy? Mamy 3. Czas do rozpoczęcia podejrzewam 2 dni. Nieznane. Jak nieznane? To ja wam wytłumaczyłem, że 2 dni. No i to nie ma ze mną co dyskutować. Dobra, idziemy na multi. Bo chyba że robimy jakąś misję tu. Ej, zróbmy jedną misję, a potem multi jedno. Ej, bo faktycznie, tu chyba jakieś misje jeszcze, bo przecież to jest PlayStation. Ja tu nie mam wszystkiego zrobionego. Na PC-cie mam. No tu nie. Tylko, że nie pamiętam co, u kogo i gdzie. Kukurydz jest załatwiony, pomarańcz chyba też. A, wiem, u Davebota. Tu już wszystkie 3 są zrobione. U Davebota nie byliśmy. Czy byliśmy, ale on tam ma jakieś zadania głupie nowe i trzeba to zrobić. Przynajmniej jedno. Tak. I potem się ogarnie. Multi z wami, bo pewnie będziecie mogli dołączyć. Cześć, Dzią. Pokaż. Dobra. Imponujesz. Tak, nie mam odznaki liść. Te zadania tu mam zrobione. Przydałaby się ta odznaka. Więc kolejny Davebot jest tu na dole. Tu gdzie jest zejście do nieskończoności. Open. Otwierajcie te drzwi. Dziękuję. Tak jest. Ten gościu ma do mnie zadanie. Dobra, nieważne. Prezent czułup. Operacja spadła na zejście do piaskowych piasków. Musimy odnaleźć skradziony prezent na dzień liść. Aha, czyli takie coś w stylu. Zaraz zobaczycie. Dobra, nie chcemy tego czytać. Jeśli ktoś to widział, to już nie musi oglądać. Ale może. Ale może, moja legitymacja Polskiego Związku Narciarstwa. PZN, Instytut Narciarstwa Zjazdowego i wszelakiego innego. Jeśli chcecie się nauczyć jeździć na natach, zapraszam w przyszłym roku. Wyciąg w Wiśle, Siglany. Możecie przyjść, nauczę was. Hehehe, dobra. To kto mnie wspomoże? Natomiast możesz ty mnie wspomóc, no okej. Okay. Zaakceptujmy to. Aha, tutaj na takiej zasadzie, chomper nie, ale to, żeby mnie coś leczyło, a poza tym to tu jest tak w miarę tak proste, że to i tak ogarniemy. Gdzie mam iść? Zasadź. Lekko. Zwabimy ich. Zrobimy tu im taki Saigon. Nie wiem, czy kamerka, mam nadzieję, że kamerkę przesunąłem i nie zasłania tu cytryna słonecznika kaktusa, że ją dałem na dół, ale to wszystko potem wychodzi w postprodukcji, czy się Mateuszowi chce, czy się Mateuszowi nie chce, ale zwyczaj się chce, także jest easy. Aha, powiedzcie swoim znajomym w szkole o moim kanale, może się komuś spodoba, może będą oglądać, zostawcie łapę, zasubskrybujcie, naprawdę to... No to daje powera, jeśli nie macie konta na YouTubach, to też nie możecie komentować, ani nie możecie łapek wrzucać, więc sobie załóżcie konto, to jest chwila, moment. Nie trzeba mieć 13 lat, naprawdę.
to tam głupoty gadają. Nie wiem, po co tu posadziłem, zmarnowałem to, tylko miało to być na operacje ogrodowe, no next time. Ale to już trudno. Dobra, jestem przyzwyczajony z peceta, że trzeba sadzić co tylko się da, non-stop, co chwilę. Aha, w Far Cry'u 5, nie wiem czy oglądacie czy nie, ale fajna zabawa jest, naprawdę. Tam są też jakieś takie, nie wiem, magiczna wersja tego, zwierzęta się zamieniają, nam się ładna sieka czasem dzieje. Momentami tego nie ogarniam. I chyba nadal moim ulubionym Far Cry'em został Far Cry 3. Coś mi się tak wydaje, jednak w trójeczkę to... Trójeczka, bo może też dlatego, że to był przeskok generacyjny w pewien sposób i tak utkwiła w pamięci. Ty, co to jest? Co to za atak taki, że mnie ominęliście? A mnie nie można atakować? Ty, czemu wy tam poszliście, a nie we mnie? Smutne. Cześć. Super, na padzie się nauczę sterować dzięki tej grze. Pamiętam pierwszy raz w ogóle, jak ta gra się nazywała? Second Son? Coś takiego, że gościu strzelał z... Czy inf... Jak się ta gra nazywała? Second Son chyba był pod tytuł. Infamous? Gościu w takim mieście biegał. To była jedna z pierwszych gier na PlayStation 4. Czy tam promowana? Czy nie? Killzone był promowaną grą. Ale też to było fajne. I tam się uczyłem w ogóle pierwszy raz strzelać na padzie. To była dla mnie taka masakra. Dobra, skąd mam... Skąd mają uderzyć sojuszniczy gracze? Sojuszniczy. Chodź tu. Znowu z tej strony, ale wy nudni jesteście. Gdybyście nie mogli tego rozegrać jakoś normalnie po ludzku. Uwaga, dobra, wykorzystajmy to. Jeszcze nie zginęli. Smutne. Ty, ziom. Ile ty masz HP? No właśnie. Hop, to ja tą stronę biorę. Rozerwało go na moich oczach. Ej, tu pamiętam był jakiś glitch, robiliśmy z Ugmejem chyba. Tu próbowaliśmy wyskoczyć gdzieś tam daleko. Fala idealna, no dziękuję ci za odznaczenie, ale to mnie w tym momencie nie obchodzi. Co, że idealna? Trudno. Następną bym chciał idealną. Hopa, mamy to. Czemu piraci są tak słoni? I don't know, naprawdę nie wiem. Hello. Cześć. Mam cię. Dawaj. Pokaż się szybciutko. Chodź. Jest. Ej, właśnie się zamyśliłem. Stwierdziłem, że trzeba nagrać, to znaczy, że zrobić nowe foty do miniaturek. Ale aparat zostawiłem. Kurczę, u babci, to dzisiaj tego nie zrobię. Jutro to zrobię. Ty, no, bez jaj. Nie, no tak to tu nie może wyglądać. Co to jest w ogóle? My się tu wcerdolili. Nie było to miłe. Kompletnie. Pyk, cześć. Wszyscy. Fala 3. Ile tu było fal? Chyba po 5 takich fal i to wtedy już był koniec. Pyk. W złe miejsce, Mati. W złe miejsce. Temu się strzela po nogach. Wtedy szybciej pada. Ktoś się nie nauczył? Jak ja bym chciał, żeby GW3 wyszło. Dlaczego oni tą grę odwołali, to ja tego nie rozumiem. Bu-um. A dlaczego beczka nie zginęła od strzału centralnie tą rakietą? Smutne. 33 mam, najwięcej, dzięki. Fala 4. To jest czwarta, piąta i najprawdopodobniej... Nie, bo tu nigdy nie było 10. Z tego, co ja pamiętam. Czekajcie, nie YouTube. Pokaż, wróć! A YouTube, dokładnie, IT Studio. Muszę popatrzeć, jak tam wyświetlonka. Ale chyba w miarę okej. Muszę Far Cry'a nowego nagrać. No, jak ruszę myszką, to się to uruchamia. Hip-hop, lap i lebiota.
O. Ej, spodobał mi się. Nie wiem, czy widzieliście odcinek z podzielonego ekranu ze split screena, jak grałem sam, ale mi się spodobała taka opcja. Naprawdę fajnie mi się w to grało. Było trzeba padami rzucać i wymieniać. Tylko, że to jest trudniejsze, bo muszę mieć dwa pady naładowane. Co się u mnie zdarza mega rzadko. Jest jeden albo drugi. Nigdy dwa na raz. Ja musiałem specjalnie ogarnąć sytuację pod ten odcinek. Ja się musiałem przygotować. Dwa pady musiałem naładować. Czajcie. Boom! Już ukończono falę? Ej, ta czwarta to była jakaś taka fala słabe. Słabe uszy. Tak bardzo. Myślę, że znażyganie wzięło. Przygotujcie się, zbiera się na sztorm. Dobra, okej, okay, super. Cieszę się z tego powodu. Fala bossów zadanie. Czyli to już jest tak jakby the end, finalny koniec tego, co tu ma nastąpić. Tego, co mam zrobić. Spoko. Mi się podoba. Bang! Dzięki, poszedł. Dobra, macie, to nie miało tak być. Ale tak już na pewno. O, tu jest ziomek. Opa. Ty, chyba się Mateusz wpakowałeś nie tam, gdzie trzeba. Tę umiejętność było czas użyć tutaj, a nie tam. Chodź, 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 chodź. Jehehehe. Nie no, więcej was mało nie miała. Masz. Szczał. Twarz. Jeju. Jak ja bym miał na podzielonym ekranie kukurydza, to oni nie mają szans. Rukka gór. Masz. Oberwij. Już cię nie ma. Ta szczał. Buum. Rozniosło gościa. Dziękuję. Kończymy. To jest final. Jak szósta? Ej. Nie miało tu być 10 fal. Chyba, że ta szósta to jest finalna. A niech mnie placik. To prezent dla Davebota. Tak jest. O to chodziło. Musimy go przejąć, czy co? Fala zadaniowa, prezent. Okej. Okay. Ja tego nie pamiętam kompletnie. Mysza jest znowu, teraz ją zauważyłem. Na środku, nie wiem, czy długo przeszkadzała, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Ale tam muszę po prostu ruszyć tyłek. Muszę ten prezent wziąć. Tylko, że to jest jakaś podpucha. Czujecie podpuchę? Aha! What? Aha, no, czyli mówiłem. Ej, tego typa nie pamiętam kompletnie, nie? Co to jest w ogóle za gość? A, czekajcie, o, tu trzeba coś zrobić, bo on nie... Ale twardziej musimy... Czekajcie, chwila, zgubiłem kluczyki. On nie dostaje obrażeń, jeśli ktoś zauważył. Mamy to przetrwać. I co z tego? I co? Ej, no naprawdę, i to jest smutne, że on HP nie dostaje. A był jakiś sposób na niego, czy nie? Nie, on nie dostaje HP. Dobra, to weźmy to po prostu, przetrwajmy, jakkolwiek to mamy zrobić. To się postaram. Nie, 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 gdzie jestem? O, już myślałem, że spadnę. Słonecznik pada na ziemię. No, Jezus, moja wina, że nie ogarnął. Gdzie jest ten słonecznik? Tam, no po co on tam polazł? Czekaj, już mój. Aha, ty go podniosłeś, okej. Fajnie, samowystarczalni jesteście, to mi się podoba. Ten się uparł. Ile tego? 24 sekundy. Dobra, już to robimy. Już. Będzie koniec tego. To jest smutne, że on nie może dostawać. A ja bym tak chętnie go zatłukł.
Tak chętnie bym po prostu z nim zrobił. The end. Final. Taki koniec. Dave, weź się pośpiesz, jeśli byś mógł. Tak, proszę. Wiesz, przydałoby się. Ty, Mateo, trzeba przeładować, wiesz? Przetrwaliśmy. No, to teraz mnie wykończycie? Znaczy, w sensie, teraz mnie odbierzesz? Co mam zrobić? Okej, okay, czyli jakby nie daliśmy rady, o, na tej zasadzie. Wróć na podwórko. 10 tysięcy, no ty, 10 tysięcy to nie jest 5, nie? I teraz pytanie, czy się chce nam robić multi, czy jeszcze jedno zadanie, bo tak szczerze to chyba bym zadanie zrobił, przynajmniej ta odznaka liścia by była jakoś w miarę wcześnie, szybko, choć multi ciekawsze, ale to też musimy zrobić, ale te pady trzeszczą, żebym ich nie połamał. Czekaj, czy pad od Xboxa też tak robi? Aha. Pad od Xboxa też tak robi, tylko że na swój sposób ciut inaczej. A jak tu już jestem, to zróbmy kolejne zadanie. Co mi zależy? Tryb pilny, witaj ponownie, co mam zrobić? Polowanie na busa, udaj się do mroźnego jeziora, na którym zaciążyła piracka klęta, pokonaj zombie pirata, znanego jako kapitan Hack. Nie chcę tego robić. Nie chcę. Przeniesiemy się do bazy. O, that's right. Z jednego prostego powodu tego nie chciałem robić, to było bardzo podobne do tego, co teraz robiliśmy. Tablica zadań. Mogę coś wziąć? Pokonaj 15, pokonaj 750 roślin. O, w tyłek. Użyj ukozowienia róży na 15 zombie. Wykonaj 5 asyst przy uzdrawianiu. Kod wolny. Pokonaj 3 czempionów zombie. Dobra, to tak może być. Pokaż tu. Gra wieloosobowa. No więc już, tryb mieszany, bitwa o teren, bitwa drużyna. A bitwa o kule? Gra tu ktoś? Ej, na PlayStation to chyba grają. I to ja rozumiem, że przynajmniej taki jest plus, że znajduję do rozgrywki kogoś, a nie na tej zasadzie, że boziu, nie ma z kim grać na pececie. To jest w ogóle dziwne, czemu to tak jest zrobione, czemu na pececie mają taki problem dobrać kogoś do rozgrywki, a tu patrzcie, od razu jest, nie? Lekko, stary. Haha, 13. Na 9. Patrz, jak cię mam. Patrz, jak będziesz porobiony. Uwaga. 3. W ogóle tak cię dogonię. Dobra, nie będzie cię porobiony. A był jednak jeden porobiony. A ten powinien zginąć. No, 3 się na mnie uparło, to jak to miałem wykonać? To bez wyjścia było. Pojaw się. Ej, ale dobry, groszka, ja zawsze groszka lubiłem, jeszcze tego toksycznego. Łoto to, jedynka, dwójka, i do odciny, łoto to. Tu szczel. Dlaczego to tak krótko trwało? Dobra, tu przejdę, uwaga. Uwaga. Jeśli chcecie mnie zaprosić do znajomych, to zróbcie. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Boom! No nie, no dlaczego on nie wybuchł? Smutne, ile miałeś życia? 35. I powiedzcie swoim znajomym w szkole o moim kanale, będzie mi strasznie fajnie. Bo jak jest więcej subów, więcej łapek, więcej wyświetleń, to mi się ogólnie jakby chce bardziej jeszcze nagrywać i to jest... Nie, ja tam nie idę. Ja tam widzę duzego złego. Źle. Tak sobie postrzelam i zaraz ucieknę. Nawiałem wam, jesteście słabi w tym, co robicie. Tu jest ktoś. Jeju, z każdej strony. Ty, bo oni nas osaczą. Dobra, nie strzelaj, tam siema. Siema, ale tu trzeba strzelać. Dawaj to. Gdzie on jest? No dobra, ale czemu przy mnie? Zbierajcie te kulki. Tu jest.
Zbieraj kulki, za tobą jest! Ziom! Dobra, ja to zrobię, bo tu widzę, że... No właśnie, okej. Bum! Ach! Trochę zabrakło, naprawdę. Tyle co nic. Czyściciel jakiś 28%. Ziom, dlaczego? 30, 22. Tu jest gościu! Po nim! Strzelać! Postaracie się? Zaczął uciekać, już nie ma szans. Okej. Nie wiem, kto to wziął, czy czasem nie. Ucieczka. Nie tu. Musisz się wychylić do tyłu. Pokazać się mi troszeczkę. A jak to nie pomoże, to ja sobie postrzelam tam po prostu. Chomper, to znaczy pożeracz, ja tu. Ten jest nasz. Nie! Jezu, wystraszę. Dobra, nie strzelaj. W sumie nikogo tu nie ma, więc to tak bez sensu tu trochę siedzieć. Idę tam. Asysta. Współdzielone. No to ja rozumiem. Tam wynik? No nawet ujdzie. Tam jest ktoś... O nie! Za dużo ich. Nie sądzicie? Nie dam rady. Muszę poczekać, aż się R1 przynajmniej odblokuje. Przynajmniej chwilę. Jak się odblokuje R1, to tam będę mógł szybko i coś im rzucę, no ale... To było głupie w tym miejscu. Poszedł. Teraz ty. Zbierajcie to ktoś. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie łapę, zasubskrybujcie, wejdźcie na Far Cry'a, na Fortnite, na wszystkie inne serie, czy tam na inne odcineczki. Nie samymi plantami żyje ten kanał. I to chyba tyle. 6951. Zapraszam was na kolejny odcinek. Zostałem odznaczony. Brawo za asysty, jak zwykle, standardowo. Trzymajcie się gorąco. Cześć.